Dobra, tak stwierdziłem, że jutro będzie co robić. To dzisiaj już sobie ten rower umyję, skoro go tak uwaliłem na dzisiejszych jazdkach. Tak, żeby już zakładać ten cały zestawik już na czysty rower, a nie na taki uwalony. Umyjemy sobie, łańcuch sobie wyczyścimy, kasetę sobie wyczyścimy. Podejrzewam, że i tak jakieś komplikacje się pojawią, no bo nigdy mi się nie zdarzyło, żebym cokolwiek zrobił od strzała. Zawsze coś się musiało przydarzyć. Sobie łańcuch zdejmę, tu mam buteleczkę z benzynką, to wrzucimy go, niech się moczy. Teraz będzie wesoło. No, jestem w szoku. Kurde, trochę późno wróciłem, jak na takie zabawy. Cholera. Ale dnia ubywa. Która jest? 18:20. A już ciemno jak w dupie. Do wszystkich rowerów montowałem na ten zewnętrzny support, ten Halotech 2. Tutaj pierwszy raz będę montował na kwadrat. Mam nadzieję, że nie sprawi mi to kłopotu.
ty nie wiem, kuźwa, w którą stronę. Ciekaw jestem, czy ta lipna nóżka w ogóle utrzyma ten rower, jak już będzie te parę kilo cięższy. Support sobie tylko ręczniczkiem przetrę, nie będę nic tu benzyną działał, bo już tak kiedyś załatwiłem jeden. Zapomniałem się i wrzuciłem go do benzyny. No i dobra. To mamy. Koło. To jest. To do jutra. No i dobra, witam ponownie. Towar przyszedł. Towar przyszedł i możemy działać. Listwa pewnie. Listwa. W tym silniku to już jest sterownik. Nie ma tej skrzyneczki dodatkowej, tylko już w listwie na baterię jest sterowniczek. I będę miał delikatny problem z tą listwą. A mianowicie te piny. Na szczęście mam to i mam ogromną nadzieję, że to się uda tu założyć. Jak się nie uda, to będę w dupie. Co to za klej? Co to ma być? Dobra. Co mamy w tym? Opaski neoprenowe. Kabelki. Klucze, które ja już mam. Z 5 kompletów. Ale przydadzą się, bo to się lubi wyginać, łamać. Bacik. Czujnik pas. Zestaw różnych podkładek. Na pewno wykorzystamy. Czujnik hamowania magnetyczny. Blokada obrotu silnika. Illegal night. No i co, i ten nowy wyświetlacz. Ciekawe, jak on wygląda. Sprawdzimy, co to warte. I mocowanie do wyświetlacza. Instrukcja obsługi i to tyle. No i samo kółeczko. Nie wiem, czy już mówiłem, tym razem 26 cali. Ale zanim zacznę tu coś montować, to przeniesiemy się do dziupli, żeby sprawdzić, czy
ktoś się uda tu przelutować. Jak się nie uda, to będziemy to odsyłać. No tak, porządek jak zwykle. Bajunia. Jesteśmy w domu. Plus i minus, tak? Króciutkie te przewody. No halo? No? Ty już pojechałeś tutaj do drugiej roboty? Nie, a co jest? Zastanawiam się, czy to no nie, może nie. Dobra, sprawdźmy jeszcze, czy to w ogóle będzie pasować. No to pięknie, żem się popisał. Dobrze, że chałupy z dymem nie puściłem. Kurwa, przylutowałem to odwrotnie. Co za debil. Zamiast od razu sobie sprawdzić w tej listwie starej. Kurde, przypaliłem se to. Pewnie nie będzie stykać teraz. Muszę sobie takie gniazdo zamówić. Ja pierdzielę. Co za mód. Dobra, lutujemy to na odwrót. Trzeba to sprawdzić, czy w ogóle działa. Ale wtyk trzeba będzie zamówić i przelutować, bo to może nie mieć dobrego styku, o ile w ogóle będzie miało. Ajajajajaj. No i mam nadzieję, że to nic się w środku nie zjarało.
na ułamek sekundy w sumie to wpiąłem. No ale mogło to pewnie wystarczyć. Ale dałem dupy. No i dobra, skoro baterię mamy załatwioną, możemy się zająć kółkiem. To na razie nie będzie potrzebne. Mam nadzieję, że druga dziura to w kartonie, a nie rysnęli mnie na podkładkę. Jest, znaczy na osłonkę. Wow. Trochę inne. To na razie zablokujmy, znaczy zabezpieczmy. Tarcza może w pierwszej kolejności. Torksik, tak. Tarcza już trochę przeszła, ale... Na pewno będzie lepsza niż te najtańsze Shimanuchy, które tam mam w piwnicy na 6 śrub. To mamy, to mamy, to mamy. Opona dętka. Jest kierunkowa. Rotation. Opona też nie jest nowa, ale nie mam żadnej takiej w miarę świeżej na 2.6. Na razie musi być. Dętka jest 2.7, ale to chyba nic nie szkodzi. Ułożyć. Dobra, to mi się pompuje, a ja sobie idę po ten snor na bębenie. Dobra, jest. Już tak kiedyś zostawiłem pompkę, żeby się pompowało. A ja poszedłem robić co innego. I huk na cały dom. Jak wybuchło, się okazało, że była przeszczepana trochę dętka tutaj między oponą a obręczą. No i dętka lekko wybuchła. Gdzie jest to najszerszy? Dwa. Chyba, że ten już jest poprawiony, co teraz dali, bo w poprzednim dostałem to nie ten. Dostałem z za małym otworem tutaj i nie mogłem nałożyć przez ośkę. Musiałem sobie to spiłować, a ten... Ten też, widzicie? Albo ja coś źle robię. Ale co tu można źle zrobić?
Nie obróci się na ojca. Idę po ten mój. No i przy okazji sobie adapterek znalazłem. No, tutaj mam rozpiłowane w środku. Widzicie, jak wchodzi elegancko? Tylko no... no zapłaczysz. Tylko oczywiście nie wziąłem klucza, żeby to dokręcić. 24. Oczkowo. No to lecę jeszcze raz. Dobra, Dobra, mam dokręcony. Śmigło. Bajki to kury kopytami, tak się najlepiej robi. Dobra, założymy to kółko już. No i dobra, musimy na chwilę przerwać pracę, bo się wydarzyła się nagła sytuacja. Pilna fucha do zrobienia. Szkoda tylko, że mam tu to wszystko tak rozgrzebane. A później to już będzie ciemno jak w dupie i nie, może wrócimy do tego, jutro.
No, halo.
niestety sorry, przez większość czasu nie było audio. Ogródek nie jest tylko mój. Już niestety. No i no jakoś nie wyobrażam sobie przy sąsiedzie gadać. Zwłaszcza, że on myślał raczej, że to nie jest kamera, tylko czołówka, światło. Tak mi się wydaje, bo zapytał się mnie, czy nie pożyczyć mi lampy. Halogenkarzem sobie mógł doświetlić. No. Także no. Kurde, no jestem w szoku, bo dali ten drugi. Ten czujnik pas. W tamtym zestawie dostałem tylko na kwadrat. I właśnie zaznaczyłem im tu w wiadomości, jak zamawiałem to, żeby mi dali na kwadrat, żeby mi nie przed inny, żebym mógł sobie to zamontować. A tu dostałem oba. Także szacun. Dobrze, bo w tamtym mi się pomału zużywa. Bo coś jest krzywo zamontowane i wytarty jest. Więc się przyda. Aha. To jest na imbusika. Wyjątkowo. Wszystko na śrubokręt to na imbusika. Musiałem zaszlifować. Takie tam zęby wystawały mi przy najmniejszej zębatce przy korbie. W ogóle chciałem całą tą zębatkę wyciąć w pizdu. Dobrze, że się pohamowałem i zeszlifowałem tylko te zęby, bo one mi przeszkadzały. Tak dokręcałem tą korbę, dokręcałem, a tu się okazuje, że coś zaczyna pękać, szczela mi tam. Także korba zamontowana, potem chwila zabawy z adapterem. Później co zrobiliśmy? Blokadę obrotu silnika. Też trzeba było ją ustawić. Podkowę przestawiłem trochę w dół. Nie ułożyłem kable. Coś z tym będę musiał jeszcze podziałać. Trzeba to wypieprzyć po prostu. Listwę wkręciłem na jakichś śrubach, takie delikatnie za długie. I odsunęły mi listwę. Będę musiał znaleźć krótsze śruby i przekręcić to, tak nie może być. Na przewody popodłączałem. Teraz zrobię ten licznik. No i co, zostało to popodpinać. Kciuka założyć. Dobrze by było dać z tej samej strony. Co w tamtym mam, żeby mi się nie myliło. Bo mi się na hulajnodze na przykład już mi się myli, bo mam z prawej, a... Odnoszę wrażenie, że ma być tak. Kurde, nie wiem, trzeba iść po baterię i podpiąć to. Też mi te kable nie pasują. Tak? No nie. Nie, no musi być tak. Wy pewnie gówno widzicie, nie? Kamerę mam skierowaną na stół. Ja już po dzisiejszym dniu mi się wszystkiego odechciało. Taki miał być fajny filmik i się... Nie mam warunków do robienia takich filmów. No tak, tak to musi być.
Chyba coś takiego. Zielony do zielonego. To jeszcze zabawa będzie z tym czujnikiem hamowania. Za chwilkę z magnesikiem ze strony. To mamy to. I to mamy to. Zgub ze śrubkę jeszcze od tego. Też taka nietypowa. Wpieprzyłem ten korek młotkiem, to nie wyciągnę. Mały imbusik. To już małych imbusików nie ma. W kieszeniach pewnie. Nie, przy magnesie. Pomarańczowy do pomarańczowego. Aha, trzeba znaleźć miejsce na ten pilocik zasrany. Od wyświetlacza. Dziwne, zostały mi dwa przewody. Nie podłączyłem czegoś? Zawsze zostawał mi jeden. Znaczy w tamtym zostawał mi jeden. Chyba że teraz dali dwa na... Może żeby lampkę przednią i tylną podłączyć? No może. Dobra, idę po baterię.
chyba działa. Jeździ. Dobra, został jeszcze tylko łańcuch i po robocie. Mogłem go wrzucić do czystej benzyny, a nie takiej, w której już miałem 10 łańcuchów, bo wcale nie wygląda, by było myte. Powycierałeś se, a gdzie druga spinka? Świetnie. No nie ma jej tu, no musi być w trawie. Dobra, znalazłem spinkę, nówkę, funkiel nieśmigano. W ogóle prędkość pokazuje, nie wiem, tak jakby, nie wiem, było ustawione chyba zły obwód koła, bo tak przy 30 mi się wydaje, że jadę koło 30, to dopiero pokazuje, że jadę 12. No, tu fajnie łapię, to że jestem przodem. Też mi tu wpada wibracja, nie podoba mi się to. I to dość spore po lewej stronie.
stanę gdzieś pod światłem, zobaczę na telefonie. Na ustawienia tego wyświetlaczu w rowerze elektrycznym. Zaczynam. Żeby włączyć wyświetlacz, trzeba przycisnąć środkowy guzik na manipulatorze i przytrzymać go chwilę. Czyli MCUS 30H oraz 1 dla silnika przekładniowego. Dlatego tutaj zostawiamy funkcję 0.